Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam Was na sałatkę śledziową z burakiem. Ta sałatka to istna petarda. Smakuje wyśmienicie. Doskonale sprawdza się podczas różnych imprez. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, Panie Pawle, że zrobił Pan pierwszy raz kapustę kiszoną. Do naszej sałatki potrzebujemy płaty śledziowe, groszek, buraki gotowane lub pieczone, śmietana, majonez, sok z cytryny, ogórki kiszone, seler, cebula, pieprz, sól, ocet jabłkowy lub winny. Zaczynamy od pokrojenia w drobną kostkę cebuli. Cebulkę mamy pokrojoną, opruszamy delikatnie solą i zostawiamy, żeby delikatnie zmiękła, a my bierzemy się za starcie na grubych oczkach selera. A ja Was zapraszam na pysznego śledzia z selerem i orzechami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Seler starty, skrapiamy go sokiem z cytryny. Potrzebujemy sok z połowy małej cytryny. Seler teraz mieszamy, żeby sok równomiernie znalazł się na całym startym selerze. Bierzemy się za pokrojenie ogórka i śledzi w kostkę. I dorzucamy tutaj do selera. Śledzie przed pokrojeniem osuszamy w papierowym ręczniku. Śledzie i ogórki pokrojone dodajemy teraz groszek konserwowy, majonez i śmietanę, gęstą śmietanę i zaczynamy mieszać. Możemy na wstępie doprawić pieprzem, a solą dopiero po wymieszaniu, bo zazwyczaj śledź, majonez są słone, więc aby nie przesadzić, to dopiero dodajemy na samym końcu. A cebulki nie dodajemy. Cebulka jest do buraków. Po wymieszaniu i spróbowaniu okazuje się, że ociupinkę soli potrzebujemy. Śledzie oczywiście mogą być takie solone lub z oliwy. Tylko że wcześniej należy te z soli wymoczyć, opłukać w wodzie, żeby nie były za bardzo słone. I teraz jak już wymieszamy, to będzie tutaj wszystko gotowe. Zajmiemy się buraczkami. Wymieszamy, odstawiamy, a bierzemy się za buraczki. Zanim zacznę trzeć buraki, to polecam Wam pysznego tatara z łososia. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Buraczki ścieramy na tarce na grubych oczkach. Dodajemy teraz cebulkę. Nareszcie. Troszkę jeszcze soli, pieprzu. I łyżkę lub dwie octu jabłkowego czy też winnego. To musicie dopasować już do własnego smaku. Ile potrzebujecie? Jaką kwaśność chcecie uzyskać? I dokładnie mieszamy.
Buraczki mamy już gotowe, więc teraz nam pozostaje tylko ułożyć to wszystko na półmisku. I układamy po prostu sobie na środku na przykład buraczki, po bokach troszkę śledzia, znowu buraczki i znowu śledź. Lub odwrotnie. To już jak chcecie. Takimi paskami. W miarę trzeba sobie równo to rozdzielić. I sałatka już gotowa. Na końcu wystarczy tylko tą białą warstwę posypać natką pietruszki. Życzę Wam smacznego. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście ze mną. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia śledzi w śmietanie i śledzi z suszonymi pomidorami. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!